Siemanko, witam serdecznie. Za chwilę prezentacja kolejnego bitu z paczki sierpniowej. Tylko jak widać, wypadałoby coś najpierw wrzucić na ruszt, bo tak na pusty to nie bardzo. Poza tym z pustego to i Salomon nie naleje, więc wiecie, o co chodzi. Generalnie ten film będzie miał premierę prawdopodobnie wieczorkiem, więc pytanko do was. Co na kolację? Odpowiedzi w komentarzach, a my widzimy się za chwilkę. Dobra, dobra, jestem pojedzony, gotów do działania. Całe szczęście nie mówię już do was z lodówki, trochę to było niewygodne. No i co? Dzisiaj będzie nieco mniej klasycznie, co niektórych może zdziwić, niektórych zachwycić, niektórych oburzyć. Pytanie, po której stronie rzeki wy jesteście? Słuchamy oryginału. Słuchajcie, nie oszukujmy się, to nagranie, które właśnie wzięliśmy pod lupę, pod nóż, pod skalpel, w zależności od tego, kto jak to nazwie, no nie grzeszy jakością. No mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Dlatego postanowiłem, że część rzeczy z niego wytnę, część podbiję i że generalnie będzie służyło bardziej jako tło, aniżeli jako sample, który gra pierwsze skrzypce. Słuchamy wobec tego, jak to jest pocięte. Tak to wygląda, bo to Polska, a nie elegancja Francja. A oto i przed Państwem perkusja tegoż podkładu muzycznego. Dzieci tam trą się za oknem, a media milczą, ale my przerywamy ciszę, jedzie to tak. Ja wam kurwa dam. Ty, ostatnio w ogóle jakiś kolega, który chciał zacząć swoją przygodę z hip-hopem i dołączyć do elitarnej grupy producentów, pyta się mnie i mówi: tak, ty Jacek, co to jest za bas, którego ty tak rzadko używasz, a on jest? Na pewno on jest w trapie. Bo tam w trapie jest taki bas. Bo bym se chciał pobrać wtyczkę czy coś, zrobić takie basy, nie? Mocne basy, nie? Nie? Nie! No to mówię, 808, 808. Niby rzadko, ale jeżeli już jest, to porządnie. Słuchamy. Poszło. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie kosmiczne dźwięki.
Przyszła pora, aby zebrać to wszystko do kupy. Bez podtekstów. Jedziemy! Wszystko na dziś, bo jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy. Natomiast jeżeli podobał Ci się ten materiał, koniecznie daj znać o tym w komentarzu, zostaw łapkę w górę, a my widzimy się niebawem. Miłego dnia.